Witam w kolejnym filmie. Co prawda nie sprawdziłam, jaki czas, nie czas, przepraszam, nie czas, tylko ile procent na telefonie, czy faktycznie realne jest to, że nagram ten film tak od A do Z. Jest to temat szeroki. Od razu powiem, że już wiele tych aspektów było na moim kanale omówione. To jest taki filmik zbiorczy, dlatego że trzeci raz realizując mój zestaw 55 pytań z kiedyś, tam jest to pytanie, to zadanie, miejsce w flakonie i właśnie Japonia. Japonia w perfumach, różne aspekty, różne nuty, różne motywy, różne aury. I to jest ten napój, który miałam wczoraj. Który wczoraj wzięłam w ciemno, dzisiaj już nie w ciemno. Gdyby nie to, że plecak mam zajęty, to pewnie bym sobie nawet wzięła zapas, ale jeszcze pewnie go dokupię, chociaż i tak zaraz przechodzę na najprawdopodobniej albo odżywianie warzywno-owocowe, albo głodówkę, więc którą się już w życiu, to jest coś, co realnie mam wrażenie wpływa na to, że zawsze wyglądałam na mniej lat niż mam. Poza tym zawsze mi się mega poprawiały po czymś takim wyniki, także był to realny wpływ na różne kwestie. Natomiast ten napój wczoraj zaryzykowałam, dlatego że w momencie, gdy to jest podana kwestia, ryżowość, matcha, się trochę obawiałam, żeby to nie było takie, jak to często z napojami, za słodkie, za słodzone. Ja różne matche piłam. Więc trochę się obawiałam. Ta matcha w perfumach już niejednokrotnie omawiałam, też różnie jest ukazywana. I trochę się obawiałam. Zaryzykowałam wczoraj, jeszcze był mega ciepły dzień, to też mogło być jeszcze wręcz mdlące z taką ewentualną ilością słodyczy. Okazało się, że smak tego napoju jest po prostu genialny. To jest po prostu idealnie ulokowana ryżowość, idealnie ulokowana matcha, idealnie ulokowana taka też i kwiatowość azjatycka. To wszystko jest takie przestrzenne, świeże, nie jest zasłodzone ani od ryżowości, ani od kremowości, ani od tej matchy. Także idealnie i po prostu tak zainspirowana czymś takim stwierdziłam, że to byłby idealny zapach japoński. Przypomnę o wielu już zapachach z motywem, z kwestią ryżu, z matchą, z sakurą, jeszcze nawet niedawno w serii wiosennej. I to już nie pierwszy raz opowiadałam. Ja dużą ilość mililitrów matchy, na przykład Meditation, zużyłam, opowiadałam. Wspominałam o tym, że jeszcze nie odebrałam, ale już jakiś czas temu zamówiłam, tylko odbiorę pewnie, jak sobie nazbieram u tej koleżanki jeszcze więcej rzeczy. Właśnie wzięłam matche butikowe Kenzo. Z ryżem tak naprawdę mam bardzo dużo zapachów. Tak ostatnio co opowiadałam, to opowiadałam m.in. o ryżowościach w Gallimard, w ryżowościach Mille Bordeaux, kiedyś w Papyrus Oud. Jest tak naprawdę bardzo dużo różnych takich kwestii. O kwiecie i wiśni też opowiadałam. Wracam do tych tematów, ponieważ tego typu kwestie jak odszukanie realnej sakury, czy takiej po prostu przepięknej ryżowości, żeby to też nie było zasłodzone, żeby to też nie było gurmą i tak dalej. Dużo o tym mówiłam, opowiadałam też o różnych innych zapachach, kwestiach azjatyckich, o zapachach, gdzie bardziej była taka kuchnia azjatycka wręcz. No niestety Etalip do rąż, te ris, kiedyś miałam flakonik, no na mnie to szło w taką stronę, jeszcze też jeden taki l'artisan był, w taką stronę ryż, mleczko kokosowe, imbir, nie imbir, generalnie takie klimaty kuchni tajskiej. Kuchnię tajską bardzo lubię, natomiast w jedzeniu, w perfumach tego typu kwestie kuchenne, no nie do końca mi pasują, stąd też no nie do końca z tym zapachem u mnie było. Natomiast imbir też generalnie był omawiany i to też może być jakiś taki aspekt w mniejszym bądź większym stopniu azjatycki. Natomiast też mamy oczywiście, wasabi w perfumach. To już kiedyś opowiadałam z wasabi, na przykład Olfactive Studio. Więc te tematy były wielokrotnie poruszane. Oczywiście też kwestie różnych herbat, to też może mieć znaczenie, matcha, ale nie tylko. Również taki aspekt zielonej herbaty, chociaż ja bym bardziej celowała w takie zielone herbaty z jakimiś przełamaniami, niekoniecznie w stylu takiej klasycznej zielonej herbaty. Więc różne kwestie i tak naprawdę bardzo dużo już i ja stworzyłam zapachów przez te wszystkie już, nawet to już idzie w lata tworzenia zapachów.
Dlatego, że taki zapach esencja de tés, czyli dosłownie esencja herbat, to jest zapach oparty o esencję herbacianą. Jest pleciony motyw wiśni i to zahacza o takie klimaty trochę bardziej azjatyckich herbat. Jak najbardziej w klimat japoński się wpasowuje. Oprócz tego zapach, który jakiś czas temu stworzyłam, ten, który się nazywa Amarillo e Sol Integral, celowo taka nazwa, celowo z tym E. Tam jest ekstrakt zbożowy, tam są szlachetne cytrusy, ekstrakty z żółtych cytrusów, tam jest esencja imbirowa. I to jest taki zapach, który miał być odwzorowaniem tych japońskich chrupek, które pokazywałam, tych takich limonkowo-imbirowych chrupek ryżowych. Także oprócz tego mocno wykorzystany przeze mnie kwiat wiśni chociażby w serii walentynkowej. Zapachy z lotosami, lotosy również, na przykład były różne zapachy z lotosami, praca na takich absolutach jak absolut z różowego lotosa, z niebieskiego lotosa, też biały lotos, różne lotosy. I ogólnie był taki zapach, bo tworzyłam różne, jeden nawet się nazywał El Mundo Lejano, czyli taki odległy, daleki świat. Ale taki bardziej azjatycko, bardziej japońsko to te lotosy z świeżymi dodatkami, z musowaniem, z cytrusami, z ekstraktami z żółtych cytrusów. O, mamy i samoloty wojskowe, nie wiem czy będzie widać czy nie. Samoloty, co ja gadam? Helikoptery. Z daleka nie było widać. Śmigłowce. Ale wyglądają na wojskowe. Japońska śliwka, czasami właśnie też w ogóle kwiat śliwy, więc różne kwestie też opowiadałam. Opowiadałam też o markach japońskich, chociażby marce Kenzo, marce Masaki i też które z ich zapachów faktycznie wpasowują się w taki nurt japoński. I zaraz przejdziemy do konkretu, do podsumowania, dlatego że mogę się pochwalić, mam zapach, który się nazywa Japonika. I który jest po prostu kwintesencją japońskości. To jest po prostu dosłownie dla mnie Japonia w flakonie. Także mam. Jestem przeszczęśliwa, ponieważ jest to tak niesamowicie intrygujący, zmienny, wielomotywowy, przepięknie parametrowy, trwały, nośny, to zjawiskowy ekstrakt. I tak kobiecy, tak szlachetny, tak cielesny i w ogóle wszystko. Ma cielesny ryż, ma pięknie wkomponowany kwiat wiśni, ma niuans maczy, ale takie niezasłodzone, przepiękne, szlachetne musowania cytrusów, żółtych cytrusów, w ogóle też troszeczkę imbiru, ale ogólnie to tak wszystko niuansowo, a generalnie... Co on jeszcze ma? Przepiękną właśnie taką ryżowo-herbacianość kwiatową i też jeszcze absolut z szampaki, który ma wydźwięk też iście taki kierujący na stronę Japonii, bo to jest taki wydźwięk kwiatowo-herbaciany. Herbacianość jaśminowa, generalnie herbacianość świeża, kwiatowa, a te wszystkie takie napary, napoje herbaciane, różne, macze, nie macze, kombucze, różne takie właśnie, nie wiem, kombucze jaśminowe, kombucze różne inne, jeżeli chodzi o kwiatowości, czyli takie napoje herbacianości, czy to macze, czy to właśnie ta herbata fermentowana, czyli kombucha i na różnych właśnie takich dodatkach kwiatowych, czyli herbacianość kwiatowa, to jak najbardziej to się wpasowuje w kwestię tej magnolii champaka, tego absolutu i to po prostu idealnie się wpasowuje. Są też mój zapach, sonrisa, uśmiech, asim, mahi asim arabio, te, które były oparte o przestrzenność, o świeżość, o magiczność, o powietrze i właśnie o taką migotliwą herbatę, herbacianość kwiatową, jak najbardziej też się wpasowywały w aurę tej japońskości. Także 4, ten mój zapach, ostatni ekstrakt japonika to jest 5, te lotosy to 6, El Mundo Lejano w zasadzie 7, także o ile wszystkie policzyłam, ponieważ jeszcze tam był taki jeden zapach serii walentynkowej, który też by się wpasował, myślę, że moja seria japońska wśród moich zapachów to jest około 8. Taka to już nawet nie mini, a taka dosyć szersza seria. Ale teraz przejdziemy jeszcze raz podsumowująco przez wszelkie ryżowości, nie tylko sakury. Wszystko, co do tej pory było już przeze mnie zmiankowane, żeby to było w jednym filmie w formie takiego podsumowania właśnie Japonia w flakonie. Ale może już dajmy inny kadr. Już dajmy może inny kadr. Więc tak. Jeżeli chodzi o sakurę. Zdecydowanie tutaj warto nadmienić, że nie każdy zapach z kwiatem wiśni będzie się wpasowywał i będzie aurą Japonii. Taki zapach Sakura Olympic niekoniecznie. Taki zapach już z Bordeaux, ten Sommeil,
Kwiat wiśni, taka trochę kosmetyczność, taka właśnie azjatycka kosmetyczność i raczej tak, chociaż ja tego zapachu aż tak bardzo nie polubiłam, ale bardziej się na pewno wplasowuje w ten nurt japoński niż właśnie zapach Olimpik. Myślę, że różowe masaki można by tutaj było tak trochę podciągnąć. Generalnie tam są różne różowości kwiatowe. Chyba Monika wspominała, że właśnie wyczuwa też zaznaczony kwiat wiśni, więc oj, ale sobie to by można było uwzględnić. Na pewno ten mój zapach japonika, tam jest pięknie ulokowany kwiat wiśni, więc jak najbardziej też. Kwiaty wiśni też mocno ulokowywałam w niektórych zapachach walentynkowych, ale one niekoniecznie szły taką typową japońską stronę, ponieważ taki mój zapach typowo oparty od kwiat wiśni, taka typowa sakura, to jeszcze będzie. Chociaż mocny udział jest tej kwestii w zapachu japonika. Jeżeli chodzi o matcha, to wspominałam, już zużyłam dużo mililitrów, miałam już prawie nic nie mam, matcha meditation z marziela. Udany zapach, ale na dłuższą metę jest dla mnie trochę jednak za słodki. A będę właśnie miała, tylko jeszcze nie odebrałam, ale już jakiś czas temu zamówiłam właśnie matcha, ponoć mniej słodka, wiem od koleżanki właśnie z butikowych Kenzo. Właśnie te butikowe Kenzo, nie mówię, że wszystkie, ale tam można mieć na uwadze, jeżeli chodzi o takie właśnie japońskie klimaty jak najbardziej. I tutaj też zapachy w ogóle Comme des Garçons, z tych dawnych, też w ogóle można mieć na uwadze, ale dobrze. Idźmy dalej. To jeżeli chodzi o matcha. Jeżeli chodzi o imbir, czy któryś zapach tak faktycznie, no mówiłam te kuchenne, nie kuchenne, ale w ogóle jeżeli chodzi o imbir, jest trochę zapachów z imbirem. W takim faktycznie wydaniu japońskim, to w tych, że tak powiem, tym moim zapachu Mario Sol Integral, tam na pewno. Natomiast ogólnie też imbir, jest na przykład taki zapach Sandbar Odeje Jambre. Idealnie podany imbir. Też można by się było pokusić o takie nakierowanie na jakąś właśnie aurę Azji, nie Azji. Natomiast jest też oczywiście zapach imbirowy Aqualegoria wycofany. Jest też, są jeszcze inne zapachy z imbirem w nazwie, ale one są w mniejszym bądź większym stopniu dane. Najbardziej realnie wypada właśnie ten ST Barf, nie wiem kto się wymawia. Kiedyś pokazywałam. Ten z garlem jest w porządku, nieudany był z ganasz, to był po prostu tragiczny, kiedyś pokazywałam, tragiczny. Idźmy dalej, więc ta ryżowość, taka kremowa ryżowość. Są zapachy z ryżem, które mają ryżowość, ale nie idą w tę taką japońskość. Bo dla mnie ta ryżowość, iście w takim japońskim wydaniu, z taką pastelowością, z takim rozmyciem, z taką cielesnością, z wszystkim, po prostu idealnym, to jest właśnie ta japonika. Dosyć też tak leniwie się układa ta ryżowość w Quiet Morning Miller, bo to dosyć, ale tam jest dużo też drzewności, mocno ryżowy asal, tak bardziej gęsto kremowy drzewnie jest Papyrus Oud, które mam, kiedyś pokazywałam, uwielbiam ten zapach, kiedyś omawiałam, piękne odkrycie, ale to nie jest w takim wydaniu japońskim. Mamy też oczywiście unikat Kenzo Amour Le Parfum, gdzie mamy mleczność, ryż i kadzidło. Musiałabym sobie ten zapach odświeżyć. Natomiast zostało to poruszone faktycznie w takim aspekcie dosyć japońskim. Powiedzmy ta ryżowość chociażby, powiedziane azjatyckim. Natomiast mam jeszcze trochę Indian Holy Kenzo, to tak jeszcze a propos wiśni. Bardziej może owoc, ale to jest bardzo charakterystyczny zapach. Nie wspominam, musiałabym sobie namierzyć jaką podświeżać go sobie, ale on ma jakiś taki wydźwięk azjatycki. To nie idzie w jakąś stronę kwiatu wiśni, ale to jakaś ta aura, taka ta inność tego ukazania motywu, tej wiśniowości w innym wydaniu. Gdzie jeszcze taki ryż faktycznie w stronę japońską? Więc tak jak mówię, japonika, dosyć ten Miller & Bordeaux, Papyrus Oud, ryż jak najbardziej, ale niekoniecznie w takim stylu. Generalnie to ryżowy aspekt jeszcze był, teraz mi coś już umknęło. W każdym razie, no, oczywiście te Gallimard dosyć niedawno poznane w tym nowym miejscu parfumowym w Sopocie, jest Center de Grasse, ale tam jest taka właśnie bardzo gęsta, mleczna ryżowość, to nie idzie w stronę takiej przestrzenności, pastelowości, rozmycia japońskiego. Także temat rzeka. Ja myślę, że tak jestem zachwycona tą japoniką, że będę sobie robiła wariacje na temat japoniki, że tak powiem, ale to jest dla mnie aura idealna, jeżeli chodzi o
zawarcie wszystkiego, co jest ważne w takiej urokliwości, przestrzenności, cielesności, kobiecości i pastelowości japońskiej. Te masaki w ogóle, te co ja mam, te takie wysokie, z motywami roślinnymi, lasów, nie lasów, one też mają taką roślinność, drzewność i zieloność azjatycką w takim nurcie takiej też i czystości japońskiej, także jak najbardziej też by można było tutaj wpasować. A w tym moim zapachu w ogóle jeszcze jest japońska śliwka w ogóle w tej mojej Japońce, także po prostu totalny zestaw. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to jeszcze może dorzucę do tego filmu. Na razie zakończę. Dajcie znać, czy Wam się udało coś poznać w klimacie iście realnie japońskim. Także to jest ten punkt moich 55 pytań. Miejsce w flakonie. Japonia w flakonie. I tak jak tam mówiłam, właśnie miejsce w flakonie oraz zapachy, z którymi nie było po drodze, które pokochałam, bądź też które kochałam, a które po prostu, nie wiem, przestałam lubić. Takie właśnie zmiany odczuć. To te punkty 3 zostawiłam, dlatego że to są takie punkty na dłuższe omówienie. Także te zapachy, z którymi było mi bardzo po drodze i przestało i odwrotnie, też będą omówione na wzór tego, tak jak teraz miejsce w flakonie, ale będą też inne miejsca w flakonie. Natomiast Japonia jest takim ciekawym motywem do poruszenia, bo to jest tak naprawdę bardzo dużo różnych niuansów i tak naprawdę wiedziałam, że takie coś się nie znajdzie, że takie coś trzeba po prostu stworzyć, żeby to była taka kwintesencja japońskości i takie idealna pastelowość wszystkiego, żeby żaden element nie zdominował, żeby żaden element nie był nazbyt słodki i tak dalej, żeby ta ryżowość była w punkt, żeby ta sakura była w iście japońskim stylu, żeby ta matcha nie była zasłodzona, żeby ta śliwka japońska była tak idealnie niuansowo wpleciona, jeżeli już imbir, nie imbir, to też tak niuansowo, także wiedziałam, że taki zapach po prostu trzeba stworzyć. A mam po prostu przepiękny skład, który ma przepiękną aurę i takiej pastelowej ryżowości, i takiego pastelowego kwiatu wiśni.